Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie pozdrawiam i kłaniam się też no, bardzo nisko, tak, na tyle na ile potrafię i na tyle na ile wymaga właśnie moja postawa. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jest ostatnia niedziela roku kościelnego, jest ostatnia niedziela miesiąca listopada, zatem miesiąc listopad dobiega końca, ten miesiąc, który poświęciliśmy i wciąż jeszcze poświęcamy naszym zmarłym. Pamiętajmy, niech te ostatnie dni będą okazją do tego, żeby pójść jeszcze na cmentarz, żeby pomodlić się za tych, którzy czekają na tego rodzaju prezenty od nas. Są to prezenty dla nich bardzo ważne. To nie są prezenty symboliczne, proszę Państwa, ale są to prezenty, które mają bardzo konkretny wymiar i bardzo konkretną pomoc. Nie żałujmy tych prezentów. Otwórzmy nasze serca, otwórzmy naszą wiarę, otwórzmy się na tych, którzy uprzedzili nas do wieczności, oby tej wieczności szczęśliwej. Kochani, no właśnie ostatnia niedziela miesiąca i ostatnia niedziela roku kościelnego. Ta dzisiejsza niedziela ma wymiar bardzo uroczysty, a mianowicie jest to niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata. Drodzy Państwo, jak widzimy, jesteśmy w kościele Chrystusa Króla. Właśnie tutaj zobaczcie to hasło, to przesłanie, które tutaj widzimy. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem Czasu i Wieczności, Władcą Ludów całej Ziemi, Dusz i Serc Najwyższym Sędzio. Pozdrawiamy bardzo serdecznie całą wspólnotę parafii Chrystusa Króla, która dzisiaj obchodzi swoje imieniny, czy jest to dzień też odpustu. Kochani, drodzy parafianie i parafianki, którzy duszpasterze Chrystusa Króla, życzymy Wam, żeby aż ten Chrystus Król, którego czcicie nie tylko dzisiaj, nie tylko w ostatnią niedzielę w roku kościelnego, ale którego czcicie każdego dnia, bo przecież idąc do kościoła wiecie, że idziecie do parafii Chrystusa Króla. Parafia Chrystusa Króla, więc kogoś tak bardzo ważnego, kogoś tak bardzo cudownego i kogoś, kto posiada bardzo ogromną władzę, oczywiście tę władzę duchową. Dlatego też jeszcze raz pozdrawiam i życzę, żebyście przyjrzeli się Chrystusowi, Królowi Wszechświata, Chrystusowi, Królowi waszych serc, waszej wspólnoty, waszego życia, żebyście tak jak ministranci wołali nie tylko dzisiaj, nie tylko w jakiejś uroczystości, ale każdego dnia. Król nam Chryste zawsze i wszędzie, zawsze, a więc każdego dnia, wszędzie, a więc tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie odpoczywamy, tam, gdzie tańczymy, tam, gdzie jesteśmy obecni fizycznie czy duchowo, żeby się on królował zawsze i wszędzie. Jest to bardzo ważne. Przyjmijcie, kochani, to hasło i to przesłanie do swojego życia, do swojego serca i żyjcie z nim. Niekoniecznie musicie mówić to codziennie, wstając rano, Król nam Chryste. Owszem, będzie to bardzo piękne, ale żeby wasze życie, żeby wasza codzienność potwierdzała, że On króluje zawsze i wszędzie, że On jest Królem waszego życia, waszej doczesności, a także waszej wieczności. No poza tym oczywiście pamiętajmy, że Chrystus Król to nie tylko Król parafii Chrystusa Króla, ale także nasz Król. Dlatego my wszyscy jako ludzie wierzący uznajemy Chrystusa Króla i modlimy się do Niego i wołamy do Niego: Król nam Chryste zawsze i wszędzie. No właśnie, wracamy, proszę Państwa, do tej daty. Jest to, jak powiedziałem, 26 listopada i jest to też przy okazji, warto zauważyć, święto, Światowy Dzień Młodzieży. Pozdrawiam młodzież i życzę, żeby młodzież patrzyła na Chrystusa jako swojego Króla, żeby jej życie było życiem, które ma być w atmosferze właśnie Chrystusa Króla, żeby Jego królowanie było królowaniem nie tylko takim teoretycznym, nie tylko jakimś symbolicznym, ale żeby to było królowanie realne, żebyście, drodzy młodzi, poddawali się Jego opiece, poddawali się Jego królowania. To będzie naprawdę z waszej strony bardzo piękne i to przełoży się też na wasze bardziej cudowne życie. Poza tym też dzisiaj obchodzi swoje święto Akcja Katolicka. Wszystkim członkom Akcji Katolickiej życzę, żeby wasza obecność tego rodzaju wspólnocie była obecnością pełną taką świadomości, odpowiedzialności, żeby to nie było tylko jakaś taka formalna obecność, bo jestem, prawda? Nie, oczywiście jestem, ale dlaczego jestem? Dlaczego? Czy ksiądz mnie poprosił? To czy sam się zgłosiłem, dlaczego jestem właśnie w tego rodzaju stowarzyszeniu, czy ta akcja katolicka, jak sama nazwa wskazuje, to takie działanie bardzo mocne, bardzo odważne i działanie w atmosferze właśnie Chrystusa, Króla Wszechświata. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie wszystkich członków Akcji Katolickiej. Oczywiście też dzisiejsza niedziela jest świętem Stowarzyszenia Katolickiego, Stowarzyszenia Młodzieży. Pozdrawiam też młodzież, która należy do tego rodzaju stowarzyszenia. W każdej parafii są młodzi ludzie,
którzy gromadzą się właśnie w tego rodzaju wspólnocie, która ma ubogacać, która ma rozwijać właśnie życie duchowe, życie wewnętrzne, życie wiary, wszystkiego najlepszego. Kochani, no właśnie już od dzisiaj, za tydzień rozpoczniemy już, będziemy w nowym i miesiącu, bo będzie to miesiąc grudzień, ostatni etap roku pańskiego 2023, ale będzie to już początek nowego roku kościelnego, będzie to trzeci dzień grudnia. Jak wiemy, właśnie to hasło stare należy, przepraszam, hasło stare, jak widzimy, wierzę w Kościół Chrystusowy. Pamiętajmy o tym haśle jeszcze w tym tygodniu i w tych dniach, a nowe hasło: jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Właśnie na wspólnota Kościoła to różne wspólnoty, także Akcja Katolicka, także Stowarzyszenie Młodzieży, także wiele innych grup, które mają miejsce w poszczególnych parafiach, gdzie właśnie należą ludzie młodzi, ludzie starzy, bardziej zaangażowani w sprawie Kościoła, w sprawie parafii i którzy bardziej kochają swoją wspólnotę, do której należą i którą współtworzą. Kochani, no właśnie, niech ta dzisiejsza niedziela, która jest właśnie, jak powiedziałem, niedzielą poświęconą Chrystusowi, Królowi Wszechświata, niech będzie też okazja do tego, żeby zrobić pewnego rodzaju remanent, takie podsumowanie, jak ten właśnie rok, który mija, rok duszpasterski, upłynął, czy ja w ten rok angażowałem się, czy ja przeżywałem właśnie ten rok duszpasterski. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo my pracujemy, mamy swoje zajęcia, mamy swoje problemy, poza tym też inne jeszcze problemy, niekonieczne nasze, więc to wszystko czasem komplikuje, ale czy my żeśmy potrafili też znaleźć czas na to, żeby być w tej właśnie wspólnocie Kościoła i żeby właśnie być też w atmosferze Chrystusa i Jego Kościoła. Właśnie czy ten Kościół, w którym jesteśmy, do którego należymy i który, jak powiedziałem, współtworzymy, czy jest też moim Kościołem, Twoim Kościołem, naszym Kościołem. Wszystkiego najlepszego. Król nam Chryste, zawsze i wszędzie. Zostańcie z Bogiem.